Tłumaczenie Monika Raufleisz. Czyta Samuel Bukowski. Pastor Stephen Bohr w serii wykładów pod tytułem Biblia czy tradycja? Wykład szósty. Rzymskokatolicka koncepcja tradycji. Część druga. Witam wszystkich ponownie. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj dzisiejszego wieczoru, by studiować Boże Słowo. To szósty wykład z cyklu Biblia czy tradycja? A dzisiejszego wieczoru będziemy studiować część drugą tematu Rzymskokatolicka koncepcja tradycji. Jednakże zanim zaczniemy, chcemy wypowiedzieć słowa modlitwy, by poprosić o obecność Pana. Zatem zapraszam Was, byście skłonili wraz ze mną swoje głowy, by upraszać obecności Pańskiej. Módlmy się. Ojcze w niebie, dziękujemy za ten cudowny dzień, który nam dałeś. Dziękujemy Ci, Ojcze, za przywilej otwierania teraz Twojego Słowa i prosimy, abyś tak jak otwieramy Twoje Słowo, otworzył serca tutaj obecnych, jak również tych, którzy oglądają ten program w telewizji i przez internet. Daj nam otwarte i gorliwe serca i umysły, by przyjąć Słowo i żyć w harmonii z każdym Słowem, które wychodzi z ust Boga. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wysłuchanie naszej modlitwy, gdyż prosimy w imieniu Jezusa. Amen. W naszym ostatnim studium rozważaliśmy trzy rzymskokatolickie źródła. I te źródła pomogły nam zrozumieć rzymskokatolicką koncepcję tradycji. Tymi trzema źródłami były, po pierwsze, katechizm Kościoła rzymskokatolickiego, po drugie, konstytucja dogmatyczna Dei Verbum, to znaczy o Słowie Bożym. A potem zbadaliśmy kilka wypowiedzi rzymskokatolickich teologów na temat rzymskokatolickiej koncepcji tradycji. I zauważyliśmy w naszym studium, że rzymskokatolicka koncepcja tradycji jest niemalże identyczna z koncepcją, którą mieli Żydzi za dni Chrystusa. W obu systemach mamy trzy elementy, te same trzy elementy. Numer jeden. Mamy coś, co nazywa się świętym depozytem tradycji, na który składają się zapisane pisma i niezapisane tradycje ustne. Zarówno do judaizmu, jak i rzymskiego katolicyzmu stosuje się pierwszy punkt. Mamy także w obu koncepcjach mechanizm transmisji, przekazywania, sposób, w jaki ustna tradycja może być, rzekomo, przekazywana w sposób wiarygodny. Zaś w judaizmie mamy ten system transmisji, który rzekomo zachowuje ustną tradycję w formie nienaruszonej, tak jak oryginalnie została dana Mojżeszowi. W przypadku Kościoła rzymskokatolickiego rzekomo te ustne tradycje są zachowywane nieskażone od czasów, gdy zostały dane Szymonowi Piotrowi. Następnie zauważamy, że zarówno w judaizmie, jak i w rzymskim katolicyzmie mamy też ideę żywego interpretatora, wykładowcy, tradycji na każdym etapie historii w procesie transmisji. Zatem mamy te identyczne trzy elementy w judaizmie, jak i w rzymskim katolicyzmie. Numer jeden – święty depozyt. Numer dwa – mechanizm transmitujący. Numer trzy – żywy interpretator na każdym etapie procesu transmisji. Także zauważyliśmy, że terminologia, która jest używana na przykład w Marka 7 i terminologia użyta w tych rzymskokatolickich źródłach jest identyczna. Słowa i wyrażenia takie jak tradycja, podane dalej, przekazane dalej, otrzymane, zachowane, nieprzerwana sukcesja, to wszystko terminy, które są stosowane w Marka 7 i w innych miejscach Ewangelii. I te same terminy są używane w źródłach rzymskokatolickich na temat rzymskokatolickiej koncepcji tradycji. Zauważyliśmy też, że w obu systemach utrzymywano, że był ktoś, komu Bóg dał pierwotną tradycję ustną. W przypadku judaizmu Bóg dał, rzekomo, ustne tradycje Mojżeszowi, a potem Mojżesz przekazał je dalej. W rzymskim katolicyzmie założenie jest takie, że te tradycje były dane Szymonowi Piotrowi, a on przekazał je dalej.
Zauważyliśmy też, że w judaizmie uczeni w piśmie i faryzeusze twierdzili, że zajmują mównicę Mojżesza. Słowo mównica przy okazji to katedra po grecku. Innymi słowy, przemawiali z katedry. Interesującym jest, że w rzymskim katolicyzmie, kiedy papież przemawia nieomylnie i z autorytetem w kwestiach doktryny i rytuałów, to przemawia ex cathedra. To samo słowo, które jest użyte w Mateusza 23:2 w odniesieniu do uczonych w piśmie i faryzeuszy. Zauważyliśmy także, że w obu systemach twierdzono, że pisma i ustna tradycja są na tym samym poziomie. Jednak w praktyce ustna tradycja jest ponad pismami zawierającymi Słowo Boże. Zauważyliśmy także, że w obu systemach oczekiwano od ludzi ścisłego i bezwzględnego posłuszeństwa wobec słów przywódców lub koncepcji nauczanych przez Kościół. I w obu systemach uważano, że ludzie świeccy nie mogą określać znaczenia pisma, że tylko eksperci w teologii mogli nadać pismom ich prawdziwy sens i prawdziwe znaczenie, a ludzie po prostu musieli zaakceptować to, czego byli nauczani. W czasach Chrystusa ci, którzy nie dostosowywali się do tego, byli wykluczani z synagogi. Kościół rzymskokatolicki nazywa to ekskomuniką. To był interesujący sposób kontrolowania rzeszy ludzkich. Jezus Chrystus i Jego nauczanie przyciągały tłumy. Gdy czytamy Ewangelię, widzimy, że tłumy podążały za Jezusem. Tysiące ludzi szły za Jezusem Chrystusem. Jednak pod koniec życia Jezusa, ci sami ludzie, którzy za Nim szli, teraz wołali: ukrzyżuj Go. Głównym powodem było to, że ludzie nie mogli zrozumieć, jak ich przywódcy religijni mogliby się mylić. Nie mogli zrozumieć tego, jak Jezus mógł wypowiadać się przeciw religijnym przywódcom tamtych czasów, podczas gdy oni mieli tak wielki szacunek dla swoich przywódców religijnych. Innymi słowy, poprzez kontrolowanie przywódców religijnych, diabeł był w stanie kontrolować ludzi zarówno w czasach Jezusa, a także przez całe średniowiecze i stanie się to również w czasie końca. Teraz chciałbym przeczytać wypowiedź, która znajduje się w Wielkim Boju, strona 595, gdzie Ellen White opisuje, jak poprzez koncepcję przywódców, teologiczne koncepcje przywódców, diabeł jest w stanie kontrolować szerokie rzesze ludzi. Tak to jest opisane. Szatan stale usiłuje zwrócić uwagę ludzi na człowieka zamiast na Boga. Skłania wierzących, by uważali biskupów, duchownych i profesorów modnych kierunków w teologii za swoich przewodników, zamiast badać Biblię i z niej dowiadywać się o swoich obowiązkach. A teraz zauważcie. Następnie opanowawszy umysły tych przywódców, może wpłynąć na ludzi według własnego upodobania. Czy widzicie tutaj tę zasadę? Innymi słowy, kontroluj przywódców, a poprzez przywódców możesz kontrolować tłumy, możesz kontrolować ludzi. Interesujące, że Ellen White porównuje dolę ludu w czasach Chrystusa ze stanem ludzi w dzisiejszym Kościele rzymskokatolickim. Ellen White tak mówi o kontrolowaniu ludu przez żydowskich przywódców religijnych. Gdy Chrystus przyszedł, by głosić słowa żywota, prosty lud chętnie Go słuchał. Nawet wielu kapłanów i starszych uwierzyło Chrystusowi. Jednak przywódcy religijni, kim byli ci przywódcy religijni? Był nim arcykapłan Annasz i Kajfasz. Jednak przywódcy religijni i państwowi zdecydowanie odrzucili i potępili nauki Jezusa. Tych zaciekłych przeciwników Chrystusa lud od lat niemowlęcych nauczony był co? Szanować i kłaniać się bezwzględnie wobec ich autorytetu. Pytano, dlaczego nasi wodzowie i uczeni w piśmie nie wierzą w Jezusa? Czy ci pobożni ludzie nie przyjęliby Go, gdyby naprawdę był Chrystusem? Wpływ fałszywych nauczycieli, zwróćcie na to uwagę, wpływ fałszywych nauczycieli spowodował, że Izraelici odrzucili swego Zbawiciela.
Czy jest możliwym, że rzymskokatolicka koncepcja tradycji w czasie końca także poprowadzi ludzi do odrzucenia Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela? Absolutnie, ponieważ jest to identyczny pogląd do tego, o którym studiowaliśmy. A jeśli chodzi o kontrolowanie licznych rzesz wiernych przez rzymskokatolicki i protestancki kler, to Ellen White mówi tak. To jest raczej długa wypowiedź, ale zawierająca wiele ważnych szczegółów, więc poświęcę kilka minut, żeby przeczytać ten fragment. Książka Wielki Bój, strony od 595 do 597. Zwróćcie uwagę, jak ona porównuje to, co stało się za dni Chrystusa, z tym, co się dzieje w rzymskim katolicyzmie. Mówi ona tak. Chrystus przepowiedział, że uzurpowanie sobie prawa do posiadania autorytetu, jak to czynili uczeni w piśmie i faryzeusze, nie ustanie po rozproszeniu się Żydów. Zauważcie, kontrola nie miała zniknąć, kiedy Żydzi zostali rozproszeni po zniszczeniu Jerozolimy. Dalej mówi tak. Kościół rzymski przyznał prawo interpretowania Pisma Świętego wyłącznie duchownym. Na gruncie twierdzenia, że jedynie duchowni są kompetentni, aby wyjaśniać Słowo Boże, odebrano to prawo prostemu ludowi. Musicie zrozumieć, co Ellen White ma na myśli, kiedy mówi, że zostało to odebrane prostemu ludowi. W czasie średniowiecza było ono dosłownie odebrane. I za kilka chwil przeczytam kilka wypowiedzi, gdzie kościelne sobory zakazują ludziom posiadać kopie pisma i je czytać. Ale Ellen White wiedziała, że w jej czasach w niektórych przypadkach Kościół rzymskokatolicki zachęcał ludzi do czytania pisma. To, co miała na myśli, wyjaśnione jest w następnych kilku zdaniach. Zatem czytajmy dalej. Mówi tak. Na gruncie twierdzenia, że jedynie duchowni są kompetentni, aby wyjaśniać Słowo Boże, odebrano to prawo prostemu ludowi. Teraz pojawia się wyjaśnienie. Chociaż reformacja umożliwiła wszystkim dostęp do Pisma Świętego, to jednak owa zasada ustalona przez Kościół rzymski wstrzymuje wielu protestantów od czego? Osobistego badania Biblii. A dalej mówi, nauczono ich, że mają przyjmować prawdy biblijne jak? Tak, jak je interpretuje Kościół. Tysiące ludzi boją się przyjąć cokolwiek, chociaż byłoby to jasno objawione w Biblii, co nie zgadzałoby się z zasadami wiary lub naukami podanymi przez Kościół. Zatem innymi słowy, używając zwrotu odebrać pismo, chce ona powiedzieć, że Kościół rzymskokatolicki pozwala ludziom czytać pismo, a w niektórych przypadkach zachęca dzisiaj ludzi do czytania pisma, ale równocześnie oczekuje się od nich akceptacji danej przez Kościół interpretacji, a zatem tak, jakby naprawdę nie czytali pisma. Jest ono odebrane w tym sensie, że nie pozwala się im samodzielnie interpretować pisma. Ellen White dalej mówi, wśród chrześcijan znajdują się tysiące takich, którzy nie potrafią podać innego uzasadnienia swej wiary oprócz tego, że tak ich nauczyli duszpasterze. Mowa teraz tutaj o pastorach. Następnie mówi, nie zważają na nauki Zbawiciela, pokładając całą ufność w słowach duchownych. Czy jednak duchowni są nieomylni? Jak można powierzyć im pieczę nad naszym zbawieniem, nie mając potwierdzenia w Słowie Bożym, że są oni prawdziwymi nosicielami światła? Interesujące. Brak moralnej odwagi potrzebnej do zejścia z utartych dróg tego świata skłania wielu do naśladowania uczonych ludzi, ponieważ nie chcą samodzielnie szukać prawdy, tkwią beznadziejnie zagrzebani w okowach błędu. Zatem jeśli nie studiujesz Pisma Świętego dla siebie samego, jesteś w okowach błędu. To mówi tutaj Ellen White. I dalej mówi ona, widzą, że wiele biblijnych stwierdzeń dotyczy obecnych czasów, odczuwają moc Ducha Świętego towarzyszącą głoszeniu Pisma Świętego, a jednak pozwalają, by duchowni odwrócili ich od światła Ewangelii. Choć rozsądek i sumienie przekonują ich, to jednak nie odważają się nawet myśleć inaczej niż każe duchowny. Własne przekonanie oraz swe wieczne dobro składają w ofierze na ołtarzu pychy i uprzedzenia wobec innych.
cóż za wymowna wypowiedź na temat tego, co się dzisiaj dzieje w świecie chrześcijańskim. Tak niewielu chrześcijan czytało kiedykolwiek pismo dla samych siebie. To przypomina mi historię ewangelisty, który pewnego razu odwiedził rolnika i chciał nawet przekonać go, że jego sposób postrzegania pisma był właściwy. I oczywiście musiał się najpierw dowiedzieć, w co ten rolnik wierzył, więc powiedział: czy może mi pan powiedzieć, w co pan wierzy? I rolnik odpowiedział: cóż, wierzę w to, w co wierzy mój kościół. Nie miał zamiaru się poddawać, więc mówi: a w co wierzy pana kościół? A rolnik powiedział: cóż, mój kościół wierzy w to, co ja. Nadal nie chciał się poddać, więc mówi: w co wierzy pan i pana kościół? Wierzymy w to samo. Jest wielu takich chrześcijan. Nie potrafią myśleć samodzielnie. Nie potrafią mówić sami za siebie. Po prostu akceptują autorytet swojego kościoła bez zastanowienia i bez zbadania. I dlatego znajdują się w okowach błędu, tak jak to zostało opisane przez Ellen White. Pozwolę sobie podać kilka przykładów z teologii Kościoła rzymskokatolickiego, pokazujących, jak bardzo ten Kościół bywa drobiazgowy. Czy pamiętacie, że w czasach Chrystusa istniały te absurdalne przepisy dyktujące każdy najmniejszy szczegół życia, co powinieneś robić, a czego nie? W Kościele rzymskokatolickim nie ma Talmudu, gdzie są zebrane ustne przepisy, które ostatecznie zostały skodyfikowane. Macie tam tak zwane prawo kanoniczne. Jest tutaj pewna grupa byłych katolików, którzy dobrze wiedzą, co mam na myśli, mówiąc prawo kanoniczne. Zostało ono skodyfikowane w 1752 roku i chcę postawić interesujące pytanie, które wyłania się z prawa kanonicznego. Posłuchajcie tego. Jeśli usta kobiety, która otrzymuje ostatnie namaszczenie, wiecie, czym jest ostatnie namaszczenie, prawda? Dzisiaj nazywa się je namaszczeniem chorych. To jest odpowiednik naszego namaszczenia, z tym, że oni wierzą, że olej ma moc. Tak czy inaczej, jeśli usta kobiety, która otrzymuje ostatnie namaszczenie, są pokryte szminką, czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo, że namaszczenie ust nie będzie ważne? Oczywiście, ponieważ szminka jest pomiędzy olejem a ustami, prawda? Teraz zwróćcie uwagę na odpowiedź. Jeśli usta są pokryte grubą warstwą szminki, istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że namaszczenie dokonane na ustach nie będzie ważne i w takim przypadku ważność sakramentu pozostaje wątpliwa. Czy to brzmi podobnie do tradycji, która istniała w czasach Chrystusa? Absolutnie tak. To szukanie dziury w całym. Oczywiście oni wierzą, że w oleju jest jakaś siła, że olej ma moc sam w sobie. I jeśli jest bariera pomiędzy olejem a ustami, to nie będzie on w pełni skuteczny. Komentując ten przepis prawa kanonicznego, Jarosław Pelikan, który jest teologiem piszącym o rzymskim katolicyzmie, napisał on książkę pod tytułem Zagadki rzymskiego katolicyzmu. Tak powiedział: penitent nigdy nie mógł być pewien, czy był posłuszny wszystkim szczegółowym nakazom prawa, a jednak musiał być tego pewnym, jeśli miał znaleźć zbawienie i pokój. Czy to brzmi podobnie do tego, co wydarzyło się za dni Chrystusa? Kiedy ludzie nigdy nie wiedzieli, czy są posłuszni, ponieważ było tak wiele nakazów i zakazów, że nie byli ich w stanie zachowywać? Absolutnie. To jest ten sam problem, który istniał za czasów Chrystusa. W ten sposób prawa żydowskie zawarte w Talmudzie są równorzędne wobec prawa zawartego w rzymskokatolickim prawie kanonicznym. I wierzcie mi, są tysiące kazuistycznych uregulowań w rzymskokatolickim prawie kanonicznym. W 1983 roku kodeks prawa kanonicznego zawierał 7 książek, nie mówię o broszurach, mówię o 7 książkach, z 1752 kanonami i wiele z tych kanonów jest podzielonych na liczne paragrafy. Mówimy o grubych tomach odnoszących ustną tradycję do każdej drobnej okoliczności życiowej i każdego najmniejszego czynu i każdej najmniejszej myśli, dokładnie tak, jak za czasów Chrystusa. Teraz porozmawiajmy przez chwilę o rzymskokatolickim poglądzie na temat małżeństwa. Chcę jeszcze raz przeczytać fragment Zagadki rzymskiego katolicyzmu autorstwa Jarosława Pelikana. Jest on niezwykle uznanym teologiem, który rzymski katolicyzm zna na wylot. Zwróćcie uwagę, co on mówi o rzymskokatolickiej koncepcji małżeństwa. Rozwód jest zabroniony.
Jednak ta ogólna zasada podlega różnego rodzaju kwalifikacjom. Odsunięcie od łóżka i stołu jest dozwolona w pewnych warunkach i może tak być bezterminowo. Małżeństwo może nie mieć mocy prawnej, gdyż na skutek śledztwa uznano je za nieważne. I oczywiście, kto determinuje, czy jest ono ważne? Haha, biskup i papież. Konwertyta, posłuchajcie tego. Konwertyta może po chrzcie skorzystać z przywileju paulińskiego od separowania się od swojego nieochrzczonego współmałżonka i może otrzymać pozwolenie, by ponownie zawrzeć związek małżeński. A gdzie w Biblii znajdujemy te wszystkie szczegóły, to co można, a czego nie można robić w odniesieniu do małżeństwa? Czy to brzmi jak problem, który zaistniał w Marka 7? Tak właśnie robi się tu kpinę z małżeństwa i stwarza się wszystkie możliwe wyjątki i dodaje się coś do przykazania Bożego. Wiele razy tradycje Kościoła rzymskokatolickiego stoją w opozycji do Słowa Bożego. Przeczytajmy wypowiedź o małżeństwie z Soboru Trydenckiego i powiedzcie mi, czy to brzmi jak Biblia? Jeśli ktoś powie, że stan małżeński stoi w hierarchii powyżej dziewictwa czy celibatu i że nie jest lepiej i nie jest się bardziej błogosławionym, pozostając w dziewictwie czy celibacie, niż być zjednoczonym w małżeństwie, niech zostanie wyklęty. Czy to brzmi jak pismo? Oczywiście, że nie. W Biblii ideałem jest małżeństwo od samego początku. W Księdze Rodzaju 1:28 Bóg stworzył małżeństwo. Sam Jezus uhonorował małżeństwo poprzez pójście na ucztę weselną na początku swojej służby. Tak naprawdę to wszyscy pierwsi biskupi, starsi, diakoni, pastorzy byli wszyscy żonaci, włączając w to tego, którego Kościół rzymskokatolicki uważał za pierwszego papieża, ponieważ Piotr miał teściową. A zatem jeśli miał teściową, to musiał być żonaty. Zatem robi się kpinę z tego, co mówi Biblia, z powodu ustnych tradycji, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Teraz porozmawiajmy trochę o rzymskokatolickim podejściu do czytania Pisma. Teraz w erze oświecenia Kościół katolicki nie zabrania czytania Pisma, gdyż nie byłoby to dobrze postrzegane przez media. Wiecie, zakazywać ludziom czytać pewne rzeczy czy patrzeć na pewne rzeczy. Ale w przeszłości Kościół rzymskokatolicki ustanawiał na soborach prawa, które zakazywały świeckim ludziom czytania Pisma Świętego. Na przykład kanon 14 soboru w Toulouse we Francji w 1229 roku orzekł tak. Przy okazji, to jest sobór Kościoła rzymskokatolickiego. Zabraniamy świeckim bycia w posiadaniu jakiejkolwiek kopii ksiąg Starego i Nowego Testamentu oprócz psałterza, chodzi tu o psalmy, gdyż jego fragmenty znajdują się w brewiarzu czy w godzinkach i musimy zakazać nawet tych dzieł zapisanych w pospolitym języku. Kiedy pada określenie pospolity język, to chodzi o język, którym mówili wtedy ludzie. Innymi słowy, nie łacina, ponieważ Kościół rzymskokatolicki w czasie średniowiecza zapisywał wszystko po łacinie, czyli generalnie Biblia jest zakazana ludziom świeckim na tym soborze. Z tego powodu William Tyndale został spalony na stosie za przetłumaczenie Nowego Testamentu na angielski. Teraz zwróćcie uwagę na wypowiedź Johna Gilmary Shee. Jest on rzymskim katolikiem i oto co ma on do powiedzenia. Dlaczego Biblia była zakazana dla ludzi w czasie mrocznych wieków? Mówi on tak. We wczesnych czasach Biblia była czytana swobodnie przez świeckich i ojcowie stale do tego zachęcali, chociaż także podkreślali niejasność świętego tekstu. Nie znalazłem nigdzie, że apostołowie mówią, że tekst jest niejasny. Tekst jest jasny, jest prosty, tekst jest łatwy do zrozumienia, ale on twierdzi coś takiego. We wczesnych czasach Biblia była czytana swobodnie przez świeckich i ojcowie stale do tego zachęcali, chociaż także podkreślali niejasność świętego tekstu. I oczywiście założenie jest takie, że ponieważ jest niejasny, tylko eksperci, którzy są zdolni czytać w oryginalnym języku, są w stanie powiedzieć ludziom, co to dokładnie znaczy. A dalej mówi,
Czytanie Biblii przez lud nie było zakazane. W średniowieczu pojawiły się nowe zagrożenia. Gdy pojawiła się herezja Albigensów, zaistniało niebezpieczeństwo skażenia tłumaczeń, jak i to, że heretycy starali się oceniać Kościół na podstawie własnej interpretacji Biblii. Aby zapobiec temu złu, sobór w Tuluzie i Tarragonie zakazał laikatowi tłumaczeń Biblii w języku potocznym, czyli w języku ludu. Pius IV wymagał od biskupów, by zakazywali świeckim czytania nawet katolickiej wersji Pisma, chyba że ich spowiednicy, to znaczy ich kapłani i księża parafialni uznali, że takie czytanie miało przynieść korzyści. Zatem rzymskokatolicki teolog przyznaje, że Kościół rzymskokatolicki zakazał świeckim ludziom czytania Pisma, nawet rzymskokatolickiej wersji Pisma Świętego. Teraz posłuchajcie, co Sobór Trydencki ma do powiedzenia w regułach dotyczących zakazanych ksiąg, co było zaakceptowane przez papieża Piusa IV w roku 1564, rok po zakończeniu Soboru Trydenckiego. Ta deklaracja Soboru Trydenckiego została przyjęta przez papieża Piusa IV. I pamiętajcie, że papież przemawia siedząc na tronie, mówi ex cathedra. Zwróćcie uwagę, o czym tam jest mowa. Od kiedy jest wiadome z doświadczenia, że jeśli święte księgi są dozwolone wszędzie i dostępne w języku potocznym, to znaczy w języku ludu, a ludzka śmiałość przyniesie więcej szkody niż pożytku, będzie to podlegać osądowi biskupów lub inkwizytorów, którzy poradziwszy się pasterzy lub spowiedników, mogą pozwolić na czytanie świętych ksiąg, przetłumaczonych na język potoczny przez autorów katolickich, tym, co do których wiedzą, że z takiego czytania nie poniosą żadnej szkody, lecz zwiększy się ich wiara i pobożność, taką zgodę muszą mieć na piśmie. Czy rozumiecie, o czym mówi ta wypowiedź? Zwróćcie uwagę, co mówi dalej. Jednak ci, którzy ośmielają się je czytać czy posiadać bez takiej zgody, mogą nie otrzymać odpuszczenia grzechów, dopóki nie przekażą ich duchownym. Innymi słowy, muszą oni oddać swoje kopie Biblii Kościołowi. Sprzedawcy książek, którzy będą sprzedawać lub w inny sposób dostarczać Biblię napisane w języku potocznym komukolwiek, kto nie ma takiej zgody, stracą dochód z ich sprzedaży, który będzie przekazany przez biskupów na pobożne cele, a jeśli nadal będą uprawiać ten przestępczy proceder, to będą podlegać innym karom przysądzonym przez tego samego biskupa. Zakonnicy bez zgody przełożonych nie mogą ich czytać i nabywać. Czyż to nie jest interesujące? Sobory kościelne twierdzą, że ludzie świeccy nie mogą mieć kopii Biblii w swoim własnym języku. Jak to może być, że w systemie rzymskokatolickim, w jego kościele, sobory mogą potępić czytanie Biblii przez zwykłą świecką osobę, podczas gdy Jezus powiedział, badajcie Pisma, a apostoł Paweł jasno się wyraził, że Pisma są w stanie dać mądrość ku zbawieniu. Ewidentnie tradycja rzymskokatolicka uczyniła Słowo Boże bezskutecznym. Uczynili bezskutecznymi słowa Pawła i uczynili bezskutecznymi słowa Jezusa. Teraz chcę dodać coś, czego nie ma w waszych materiałach. Wiecie, że Konstantyn wprowadził cywilne prawo niedzielne 7 marca 321 roku. Przy okazji, to nie było religijne prawo niedzielne, to było cywilne prawo niedzielne w 321 roku. Oto co tam czytamy. Niech wszyscy sędziowie i mieszkańcy miast i przedstawiciele wszystkich zawodów odpoczywają w czasie czcigodnego dnia słońca. Niebawem to, co było cywilnym prawem, przekształciło się w prawo religijne. Nie trwało to długo. Dzisiaj w Europie pojawiają się koncepcje i wywierane są na Parlament Europejski naciski, by wprowadził prawo niedzielne w Europie z powodów społecznych i rodzinnych, tak by ludzie mogli odpocząć, ponieważ zbyt ciężko pracują. Jednak gdziekolwiek mamy prawo niedzielne z przyczyn społecznych, to zawsze zmieni się ono w prawo religijne. To nie trwało długo. Kanon 29 Synodu w Laodycei w 336 roku, tylko kilka lat później, ma to do powiedzenia o szabacie i niedzieli.
Chrześcijanie nie powinni judaizować odpoczywając w szabat. Innymi słowy, chrześcijanie nie powinni zachowywać się jak Żydzi, odpoczywając w szabat. Ale muszą pracować w tym dniu i czcić Dzień Pański. Czy rozumiecie, co ten sobór kościelny mówi? Twierdzi, że chrześcijanie nie powinni zachowywać szabatu tak jak Żydzi i w czasie szabatu muszą pracować. I zamiast szabatu powinni czcić Dzień Pański. I tylko wtedy będą odpoczywać jako chrześcijanie. Ale jeśli okaże się, że ktoś jest chrześcijaninem judaizującym, to znaczy zachowującym szabat tak jak Żydzi, niech będzie odłączony anatema od Chrystusa. Słowo anatema oznacza bycie ekskomunikowanym. Anatema oznacza niech będzie wyklęty. Innymi słowy, Kościół wypowiada przekleństwo nad tymi, którzy zachowują szabat tak jak Żydzi. Czy to czyni Słowo Boże nieskutecznym? Oczywiście. Słowo Boże jasno mówi, że siódmy dzień szabatu jest Dniem Pana. To jest Dzień Pański. Zatem skoro Kościół rzymskokatolicki na synodzie w Laodycei i to zostało także potwierdzone na synodzie w Chalcedonie w 451 roku, kiedy Kościół katolicki mówi: nie, będziesz wyklęty, jeśli zachowujesz szabat. Musisz zachowywać niedzielę, ponieważ to jest Dzień Pański. To ewidentnie tradycja rzymskokatolicka otwarcie przeciwstawia się Słowu Boga. A teraz porozmawiajmy trochę o roli Marii w Kościele rzymskokatolickim. To jest największy przykład, który wam podam w naszym dzisiejszym studium. I wielu z was, którzy nie wychowali się w Kościele rzymskokatolickim, będzie zaskoczonych niektórymi rzeczami, o których powiem. Osobiście wychowałem się jako protestant. Dorastałem jako adwentysta Dnia Siódmego, od kiedy się urodziłem, w rodzinie adwentystów. Jedynym powodem, dla którego wiem te wszystkie rzeczy, jest to, że studiowałem te kwestie, ponieważ prowadziłem zajęcia z teologii rzymskokatolickiej, gdy nauczałem na Uniwersytecie w Kolumbii. I oczywiście dorastałem w Kolumbii i Wenezueli, gdzie dominującą prawie w 100% religią był katolicyzm. Więc miałem częste kontakty z rzymskimi katolikami i Kościołem rzymskokatolickim. Był taki uczony ksiądz, nazywający się Alphonse Liguori, i był on jednym z najbardziej płodnych pisarzy Kościoła rzymskokatolickiego. Napisał 22 książki. Opublikowano 22 tomy autorstwa świętego Alphonse'a Liguori. Został kanonizowany w Kościele rzymskokatolickim przez papieża Grzegorza XIV w roku 1839. I został on ogłoszony doktorem Kościoła przez papieża Piusa IX. Jest tylko 32 doktorów Kościoła w Kościele rzymskokatolickim. Jest to śmietanka teologów w Kościele rzymskokatolickim. Jedna z książek napisanych przez świętego Alphonse'a Liguori nazywa się Uwielbienia Maryi i w teologii rzymskokatolickiej jest uważana za jedno z arcydzieł. Generalnie ta książka dostarcza całą mądrość, w cudzysłowie, wszystkich wielkich myślicieli w historii Kościoła rzymskokatolickiego aż do XVII wieku na temat Marii w odniesieniu do jednostki i w odniesieniu do Kościoła. Chcę podkreślić, że ta książka to nie jest tylko opinia Liguriego, to jest zbiór wszystkich tradycji ustnych, które rzekomo zostały przekazane z czasów apostołów, zatem jest to cała ta mądrość katolicka dotycząca roli Marii. I teraz chcę przeczytać wypowiedź Liguriego, dlaczego napisał tę książkę. Mówi o tym w Uwielbieniach Maryi na stronie 30. Podjąłem próbę zebrania z dzieł tak wielu autorów, do ilu udało mi się dotrzeć, wybrane fragmenty z dzieł ojców Kościoła i teologów i te, które wydawały mi się najtrafniejsze, i umieściłem je w tej książce, by pobożny czytelnik mógł małym wysiłkiem i kosztem rozpalić w sobie miłość do Maryi, a szczególnie zaopatrzyć księży w materiał dla ich kazań, czym mogliby rozpalić w innych oddanie Boskiej Matce. A od kiedy to Maryja jest boska?
Innymi słowy, napisał, że celem tej książki było ugruntowanie w ludziach głębokiej pobożności wobec Marii. Książka zawiera kilkanaście rozdziałów i w każdym z nich stara się on udowodnić pewien aspekt dotyczący Marii. Po jego udowodnieniu podaje on przykład obrazujący dany aspekt, a następnie kończy rozdział modlitwą do Marii. Wydania, którego ja używałem, dokonali ojcowie redemptoryści. Opublikowano je w 1931 roku i posiada imprimatur, czyli oficjalną akceptację Kościoła rzymskokatolickiego. Posiada imprimatur kardynała Patryka Hayesa, przyznany 16 kwietnia 1931 roku. Większość wypowiedzi czy cytatów z książki, które użył Ligori, pochodzi od ojców Kościoła, wiele od ojców Kościoła żyjących w czasach postapostolskich, aż do XVII wieku, kiedy on żył. Są też cytaty z apokryfów, które używał Kościół rzymskokatolicki. Rzymscy katolicy korzystają z 14 ksiąg lub fragmentów ksiąg, których nie znajdziemy w Bibliach protestanckich. Na przykład używają Księgę Mądrości Syracha lub Księgę Mądrości Salomona, które zawierają Biblię katolickie. Zawierają także wiele cytatów z Księgi Przysłów i z Pieśni nad Pieśniami, która mówi o relacji pomiędzy Salomonem a jego narzeczoną jako ilustracji związku Chrystusa i jego Kościoła. Teksty w tej książce cały czas są wyrywane z kontekstu. Podam kilka przykładów. Na stronie 101 Ligori mówi: jeśli Maryja jest z nami, któż jest przeciwko nam? Czy wiecie, skąd pochodzi ten cytat? Rzymian 8:31, ale w oryginale czytamy: jeśli Chrystus jest z nami, kto jest przeciwko nam? Na stronie 202 tej książki mówi tak: Maryja była zapowiedziana przez gołębia, który wrócił do Arki Noego z gałązką oliwną w dziobie, jako obietnica pokoju, który Bóg dał ludziom. Innymi słowy, gołąb reprezentował Marię. Gdzie to można znaleźć w piśmie? Na stronie 244 pisze tak: święty Grzegorz powiedział: chwalebne rzeczy mówi się o tobie, o miasto Boga, ale Maryja jest tym miastem Boga. Innymi słowy, miasto Boga jest chwalebnie opisane w piśmie, ale to Maria jest tym miastem. Na kolejnej stronie znajdujemy takie stwierdzenie. Słusznie zatem, czy możemy powiedzieć razem ze świętym Pawłem: mając tę pieczęć, zna Pan, którzy są Jego? To jest z 2 Tymoteusza 2,19. Zatem raz jeszcze, słusznie zatem, czy możemy powiedzieć razem ze świętym Pawłem: mając tę pieczęć, zna Pan, którzy są Jego? To znaczy, teraz pojawia się wyjaśnienie. To znaczy, ktokolwiek ma na sobie znak oddania Maryi, jest rozpoznawany przez Boga jako Jego. Zatem pieczęcią, jaką posiadasz, by pokazać, że jesteś z Boga, to twoje oddanie Marii. Ciekawostką jest, że po pogrzebie Ligoriego, a został pogrzebany w Nocera de Pagani przy okazji, otworzono jego grób, odcięto 3 palce z jego prawej dłoni i wysłano je do Rzymu na życzenie papieża Piusa VII. I papież wyjaśnił, dlaczego odcięto mu palce. Tak przy okazji, one nadal są w Rzymie. Niech te 3 palce, które pisały tak sprawnie dla czci Boga, błogosławionej dziewicy i religii, zostaną ostrożnie zachowane i wysłane do Rzymu. A ponieważ to były palce, którymi pisał, to oni musieli otaczać czcią te palce. A zatem palce te wysłano do Rzymu z powodu tych wszystkich pięknych rzeczy, które napisał o Marii. Za kilka chwil powiem o kilku rzeczach, które napisał o Marii, które otwierają oczy. Teraz jedna rzecz bardzo interesująca. To, co Biblia przypisuje Chrystusowi, to Kościół rzymskokatolicki przypisuje Marii. I na stronie 470 czytamy taką wypowiedź w wydaniu, o którym wspomniałem, gdzie Ligori tak mówi: ale upodobało się Bogu, aby Maryja powinna we wszystkim przypominać Jezusa. I tak jak jej syn umarł, ona także powinna umrzeć. I znajdziecie w jego książce powtarzające się zwroty, takie jak: to było odpowiednie, to było konieczne, to było stosowne, że Maria przeszła przez te same doświadczenia co Jezus.
Zatem kiedy czytasz tą książkę, to odkrywasz, że Maria jest właściwie rywalem Jezusa. Maria rywalem Jezusa. Innymi słowy, wszystko, co Biblia odnosi wyłącznie do Jezusa, Ligori i ojcowie Kościoła odnoszą do Marii. Podam jeden przykład. Kościół rzymskokatolicki wierzy, że Maria była cały czas dziewicą. Innymi słowy, nie tylko pozostała dziewicą po urodzeniu Jezusa, co jest niezwykłe, ale nigdy nie miała później seksualnej relacji z Józefem. Tak wierzy Kościół rzymskokatolicki i że nigdy nie miała innych dzieci. Czy można znaleźć dla tego umocowanie w Piśmie? Nie, nie można. Pozwólcie, że wyjaśnię, dlaczego oni tak wierzą. Powodem tego, że Kościół rzymskokatolicki tak wierzy, jest święty Augustyn, jeden z dwóch wielkich filarów Kościoła rzymskokatolickiego, jeśli chodzi o teologię. Jednym jest święty Augustyn, a drugim święty Tomasz z Akwinu. To są dwa olbrzymie filary teologii Kościoła rzymskokatolickiego. Święty Augustyn wierzył, że grzechem pierworodnym w ogrodzie Eden był grzech seksualny. Innymi słowy, drzewo nie było dosłownym drzewem, a owoc nie był dosłownym owocem. Drzewo było Ewą, a Adam uprawiał seks z Ewą, zanim to było dozwolone. Zatem pierworodny grzech miał naturę seksualną. Zatem w teologii katolickiej seks jest głównie po co? Jego celem jest głównie prokreacja, nie przyjemność, ponieważ seks sam w sobie jest zły. I to jest prawdziwy powód tego, że księża się nie żenią, a zakonnice nie wychodzą za mąż. To nie dlatego, że mogą poświęcić więcej czasu Kościołowi. Jest tak po prostu dlatego, że seks jest postrzegany jako coś negatywnego, co służy głównie prokreacji. Czy w Biblii jest dowód, że Maria miała inne dzieci? Absolutnie tak. Popatrzmy na dowód. W Łukasza 2:7 tak mówi o Marii. I porodziła syna swego pierworodnego. Co oznacza pierworodny? Nie jest jedynym synem. Jest kim? Pierworodnym synem. I owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Zatem skoro miała pierworodnego syna, to jest wskazówka, że miała inne dzieci. Zwróćcie też uwagę na Mateusza 1:18. Ta idea, że była cały czas dziewicą i Józef nigdy nie miał z nią seksualnej relacji, nawet po urodzeniu Jezusa. Mateusza 1:18. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. Zatem czy zeszli się po ślubie? Oczywiście. Zwróćcie też uwagę na Mateusza 1:24-25. Bardzo jasne, jest napisane. Gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął swoją żonę. I teraz posłuchajcie. Ale Józef nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Co to znaczy, że nie obcował z nią, dopóki nie urodziła Jezusa? Co oznacza słowo obcować? To znaczy mieć relację seksualną. Adam obcował ze swoją żoną i ona poczęła syna. Jest oczywiste na podstawie Pisma, że Maria była w normalnym małżeństwie z Jezusem i najprawdopodobniej miała inne dzieci. Zwróćcie uwagę na Psalm 69:8. Zauważcie, że to jest psalm mesjański, ponieważ werset 9 mówi: gorliwość o Twój dom pożera mnie. Czy pamiętacie, że Jezus cytował to, gdy oczyszczał świątynię? Gorliwość o Twój dom pożera mnie. Także w tym rozdziale, w wersecie 21, mamy żółć jako pokarm i ocet do picia, które dano Jezusowi. To także wypełnił Jezus w Nowym Testamencie. Ale także w tym rozdziale psalmista mówi: stałem się obcy braciom moim, to mówi Mesjasz, i nieznany komu? Synom matki mojej. Jezus miał braci, ale byli oni synami Józefa. Ale tutaj jest napisane: synowie mojej matki, co jasno wskazuje, że Maria miała dzieci.
Nie ma nic złego w seksie w ramach małżeństwa, ale w rzymskim katolicyzmie traktuje się to jako coś złego. Może otwarcie tego nie przyznają, ale jeśli czytacie ich dzieła, zobaczycie, że święty Augustyn, zanim został chrześcijaninem i zanim oddał swoje życie Bogu, prowadził bardzo rozwiązłe życie i opisał, jak zmagał się z problemem seksu, dopóki nie napisał o tej kwestii, stwierdzając, że seks był grzechem pierworodnym w ogrodzie Eden. Teraz zbadajmy, co Ligori napisał, co ojcowie Kościoła stwierdzili na temat Marii. To będzie bardzo zaskakujące. Ligori mówi, że ojcowie nauczali, że Maria była poczęta bez grzechu pierworodnego. To jest znane jako dogmat o niepokalanym poczęciu. To nie znaczy, że Jezus był poczęty bez grzechu. To znaczy, że Maria urodziła się bez grzesznej natury. Gdzie w Biblii znajdujemy jakiś werset o narodzinach Marii? Czy w Biblii jest jakieś miejsce, które mówi o narodzinach Marii? Nie. Czy jest gdziekolwiek mowa, że Maria urodziła się bez grzesznej natury, tak jak Jezus? Mówią tak. Cóż, jeśli Jezus urodził się bez grzesznej natury, zatem jego matka także musiała urodzić się bez grzesznej natury. W teologii rzymskokatolickiej Maria nazywana jest Matką Boga, Matką Boską. Czy gdzieś w Biblii jest miejsce, gdzie jest powiedziane, że jest ona Matką Boga? Nie. Ona jest Matką Chrystusa, ludzkiego Chrystusa. Rzymskokatolicka teologia w tej książce i innych źródłach twierdzi, że Maria została wzięta z ciałem do nieba. Znane to jest jako wniebowzięcie Marii. Niektóre źródła mówią też, że umarła, a 3 dni później zmartwychwstała i poszła do nieba. To jakby skopiowanie tego, co stało się z Jezusem. Inni mówią, że nie umarła i że żywcem została przeniesiona do nieba. Chodzi o to, że Kościół rzymskokatolicki wierzy, że jest ona teraz w niebie. Zwróćcie uwagę na powód, który podaje Karl Keiting. Jest on teologiem rzymskokatolickim. Zwróćcie uwagę na ten powód. Posłuchajcie tego. Nadal fundamentaliści, to znaczy protestanci, pytają, gdzie jest dowód z Biblii na ten dogmat. Oczywiście nie ma żadnego. Zatem on przyznaje, że nie ma biblijnego dowodu na wniebowzięcie Marii. To Kościół katolicki został posłany przez Chrystusa, by nauczał wszystkie narody i nauczał je nieomylnie. Sam fakt, to nie ma żadnego sensu. Sam fakt, że Kościół naucza doktryny wniebowzięcia jako coś bezwzględnie prawdziwego, jest gwarancją, że to jest prawda. To jest naprawdę naukowe. Ponieważ Kościół tak mówi, to musisz to zaakceptować, ponieważ jest to jedna z przekazanych tradycji. A teraz posłuchajcie, w co Kościół rzymskokatolicki wierzy w kwestii Marii. To jest z książki Ligoriego. Przy okazji, mam kilka dodatkowych kopii, jeśli ktoś chciałby kopię tej książki do czytania. To jest fascynująca lektura, chociaż frustrująca. I jest to lektura bluźniercza, ponieważ to, co chcę teraz powiedzieć na temat tego, co mówi Kościół o Marii, to nic innego jak bluźnierstwo. Gdyby Maria teraz zmartwychwstała, umarłaby na atak serca, gdyby zobaczyła, co Kościół katolicki z nią zrobił. Tego właśnie naucza ta książka. Świat był stworzony przez Boga i Maryję. Urodziła się ona jako niepokalana i święta, bez grzesznej natury. Nigdy nie zgrzeszyła w czasie swojego życia. Jest ona wcieleniem Ducha Świętego. Widzicie, ponieważ Jezus był Bogiem i musiał się wcielić, zatem Duch Święty musiał się wcielić w Marię. Na tym polega ta koncepcja. A gdzie o tym jest w Biblii? Gdzie Biblia o tym mówi? Nigdzie. To jest tradycja. Książka mówi, jest ona pełna łaski i może jej udzielać ludziom według własnej woli. Książka ta mówi, że jest ona kapłanką. Jest ona naszą orędowniczką, naszą pośredniczką. Ostatnim razem, kiedy czytałem Biblię, było napisane, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Człowiek, Jezus Chrystus. Zwróćcie uwagę, co ta deklaracja Lumen Gentium, która była jedną z proklamacji na II Soborze Watykańskim, mówi na ten temat. Wzięta do nieba, rzekomo Maria, nie odsunęła na bok swojej zbawczej pracy, ale poprzez mnogie wstawiennictwa kontynuuje dostarczać nam dary wiecznego zbawienia. Dlatego błogosławiona dziewica działa w Kościele pod tytułami orędowniczka, wspomożycielka, dobrodziejka i pośredniczka. Takie nadają jej tytuły.
Czy wiecie, że wykorzystują Jana 3,16? Maria tak umiłowała świat, że Syna swego jednorodzonego dała. Mówią, że Maria jest naszą drabiną. Cóż, kto jest drabiną? Jezus powiedział, że Syn Boży jest drabiną. Mówią, że powinniśmy modlić się do Marii, by prosić o łaski i Maria nam odpowie. Jeden z ojców powiedział, że jedynie przez Marię możemy poznać Boga. Maria pomaga nam, gdy jesteśmy kuszeni. Maria jest drogą do Ojca. Maria jest drzwiami. Maria jest różdżką z pnia Jessego. Wow! Ona jest współodkupicielką. Kościół katolicki jeszcze tego dogmatu nie naucza, ale jest silna tendencja i presja, by uznać Marię za współodkupicielkę razem z Jezusem. Teologia katolicka naucza, że gdyby Maria nie zgodziła się urodzić Jezusa, nie byłoby zbawienia. Teraz chcę zacytować Kenneta Woodwortha. Czy wiecie, kim on jest? Człowiek, który razem z Bernsteinem ujawnił aferę Watergate. Jest on zagorzałym rzymskim katolikiem. Zwróćcie uwagę, co on ma do powiedzenia. To jest artykuł w Newsweeku zatytułowany Zdrowaś Maryjo z 25 sierpnia 1997 roku. To jest o tendencji, by uczynić Marię współodkupicielką. Mówi on tak. Jeśli ta tendencja przeważy, to katolicy będą zmuszeni przyjąć na wiarę trzy nadzwyczajne doktryny. Po pierwsze, że Maria ma udział w zbawieniu dokonanym przez jej Syna. Po drugie, że wszystkie łaski płynące z cierpienia i śmierci Jezusa Chrystusa są udzielane tylko dzięki wstawiennictwu Marii u jej Syna. I po trzecie, że wszystkie modlitwy płynące od wiernych na całej ziemi muszą podobnie płynąć przez Marię, która następnie zwraca na nie uwagę Jezusa. A później mówi tak. Wydaje się, że zamiast Świętej Trójcy będzie coś jakby święty kwartet z Marią przyjmującą wiele ról, jako córka Ojca, Matka Syna i małżonka Ducha Świętego. To jest bluźnierstwo. W Biblii nic takiego nie ma, nawet najmniejszej sugestii, nawet nie ma takiego domniemania. To pochodzi jedynie z tradycji. I ci, którzy szukają u Marii zbawienia, nie mogą być zbawieni, ponieważ pod niebem nie ma żadnego imienia, które może nas zbawić oprócz imienia Jezusa. To jest kwestia zbawienia. To nie jest tak, jak mówią dzisiaj protestanci, Tony Palmer na przykład. On mówi, och, nie ma żadnego znaczenia, w co wierzymy. Jeśli mamy przeciwstawne wierzenia, to zajmiemy się tym, kiedy trafimy do nieba. Ale jeśli uważasz, że Maria jest tą, u której należy szukać zbawienia, to nawet nie dotrzesz do nieba, by rozwikłać te sprawy. Popatrzcie, co jeszcze tutaj mamy. Tak mówi Mark Miravalle, który jest jednym z tych, którzy zażarcie walczą, by uczynić Marię współodkupicielką. Tak on mówi. Unia pomiędzy niepokalaną, czyli Marią, a Duchem Świętym jest tak niewyrażalna, a jednak tak doskonała, że Duch Święty działa tylko poprzez najbardziej błogosławioną dziewicę, swoją małżonkę. Dlatego jest ona pośredniczką wszystkich łask danych nam przez Ducha Świętego. Mam listę tego, jak jest nazwana w tej książce. Jest nazwana naszą ucieczką, naszym tronem łaski. Jest światłem słonecznym, naszym życiem, zmienia i przekształca życia. Chroni nas przed mocą szatana, jest naszym przebłaganiem, ma imię ponad wszystkie imiona. Jeżeli umrzemy, mamy pewność życia w niej. Cała moc na ziemi i w niebie jest jej dana. Jest wszechmocna. Takie terminy są użyte w książce. To nie są moje terminy. Te użyte terminy są nauczane przez rzymskokatolickich teologów w ciągu całej historii rzymskokatolickiej. Jest wszechpotężna, jest gwiazdą poranną, jest ona ubłagalnią, miażdży ona głowę węża. Jeśli popatrzycie na Wulgatę, rzymskokatolickie tłumaczenie jest tam napisane ona zmiażdży twoją głowę. Nie jest napisane on, lecz ona zmiażdży twoją głowę. Ponieważ oni całkowicie przeinaczyli tłumaczenie tekstu i zastosowali je do Marii, mówiąc, że Maria zmiażdży głowę węża. Ta książka nazywa ją słupem obłoku i ognia. Możemy wyganiać demony w jej imieniu. Jest ona wodą życia,
Ona czyni pokój, jest twierdzą schronienia, przyciąga wszystkich ludzi do siebie, daje życie wieczne, jest warta, by ją wielbić, jest naszą nadzieją, możemy być zbawieni przez zasługi Marii, ona jest tęczą obietnicy. Umarła, a jej ciało nie doznało rozkładu, zmartwychwstała, wstąpiła do nieba trzeciego dnia. Co myślicie? A jednak protestanci mówią dzisiaj: zjednoczmy się wszyscy i zapomnijmy o wszystkich doktrynalnych różnicach. Czy protestanci dojdą do takiego momentu, gdy powiedzą, że powinniśmy wyznawać nasze grzechy księdzu? Czy protestanci są w takim momencie, że mówią, że człowiek może dać ci odpust za grzechy? Czy protestanci są gotowi powiedzieć, że bez Marii nie byłoby planu zbawienia? Że jest współodkupicielką i naszą pośredniczką? Że musi pośredniczyć pomiędzy nami a Jezusem? A potem Jezus idzie do Ojca, ale najpierw to ona musi stawić się u Jezusa. Czy protestanci zechcą zaakceptować, że apokryfy należą do Pisma Świętego? Chodzi mi o to, czy protestanci zechcą odłożyć na bok te wszystkie różnice, teologiczne różnice, z których wiele odnosi się do zbawienia i po prostu zamieść je pod dywan i powiedzieć: och, zjednoczmy się wszyscy i żyjmy w zgodzie. To robi dzisiaj protestantyzm, ponieważ żyjemy w postmodernistycznym świecie, gdzie prawda już się nie liczy. Doktryny już się nie liczą, wierzenia już się nie liczą, ale coś wam powiem, wasze wierzenia wkrótce staną się waszą praktyką. Wasz system wierzeń stanie się waszą praktyką. Zatem to, w co wierzymy, jest bardzo ważne w naszym życiu. Zatem ostateczną kwestią będzie, co jest waszym autorytetem. Czy waszym autorytetem jest słowo, zapisane słowo Boga, tak jak je znajdujemy w Biblii, czy też waszym autorytetem jest tradycja? Czy protestanci, tacy jak Tony Palmer i inni, chcą osiągnąć punkt, gdzie powiedzą: och, tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy Kościół rzymskokatolicki naucza, że istnieje czyściec, że jest limbo i wiecznie płonące piekło? Nie ma znaczenia, jeśli Kościół rzymskokatolicki mówi, że niedziela jest dniem odpoczynku. To wszystko nie ma tak naprawdę znaczenia. Zróbmy tylko to, co powiedział Jezus. Aby wszyscy byli jedno, tak jak ty i ja jedno jesteśmy. To interesujące. Czy uważacie, że Bóg Ojciec i Bóg Syn mają teologie stojące w sprzeczności? Czy myślicie, że Ojciec i Syn mają różne systemy wierzeń i różne praktyki? Nie, one są takie same, ponieważ są po tej samej stronie. Zatem Jezus modlił się: chcę, aby wszyscy należący do mnie byli jedno, tak jak ja i mój Ojciec jesteśmy jedno. Jeśli nie było żadnych rozbieżności pomiędzy Ojcem a Synem w ich praktyce i systemie wierzeń, dlaczego powinniśmy mówić: och, zjednoczmy się, nawet jeśli mamy sprzeczne punkty widzenia? To nie jest żadna jedność. Jedność, która nie jest oparta na Słowie Bożym, rozpadnie się ostatecznie na kawałki. I to będzie ostatni temat, który będziemy studiować. Człowiek, który zbudował dom na skalę. Gdy przyszła powódź i wiatr, dom się nie zachwiał, ponieważ został zbudowany na skalę. A skałą jest Chrystus i Jego Słowo. A ten, który zbudował na piasku, to ludzka tradycja i ludzkie spekulacje, takie jak uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Kiedy nadejdzie wiatr konfliktu i kiedy nadejdzie powódź prześladowań, dom się przewróci, ponieważ nie był zbudowany na skalę Słowa Bożego. Ellen White napisała rozdział w Wielkim Boju zatytułowany Biblia środkiem ochrony. Każdy powinien przeczytać ten rozdział w Wielkim Boju. Jedyną ochroną ludu Bożego w czasie końca jest branie Słowa Bożego tak, jak jest ono zapisane w Świętej Księdze. Nie dodawanie, nie ujmowanie czy przekręcanie, albo podawanie naszej własnej interpretacji, ale życie każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Boży lud powinien po prostu żyć według słów. Tak mówi Pan.